Jak kontrolować, albo jak nie kontrolować pracowników podczas pracy zdalnej. Zanim przejdę do samego tematu, to wypada się jakoś przedstawić. Jestem Paweł Grzesik, jestem z Krakowa i w momencie, kiedy zaczynałem pracę nad tą prezentacją, to Kraków z mojego okna wyglądał tak. To było wczoraj. Przed chwilą zrobiłem zdjęcie. Teraz to wygląda tak. Jak widzicie, spędziłem całą porę roku nad tym, żeby, żeby się do tego przygotować. Dlaczego pokazuję te zdjęcia? Jesteśmy w takiej specyficznej sytuacji, gdzie ludzie zaczynając pracować z domu, mają taką dużą potrzebę jakoś pokazywania, pokazywania siebie bardziej, dlatego że cały ten aspekt jest. Wycięty teraz w tym systemie pracy zdalnej. O tym na pewno będę mówił. Jeszcze przedstawiając się bardziej, to widzicie mnie tutaj gdzieś tak pewnie moje popiersie. Więc wybrałem takie zdjęcie, żebyście mogli mnie zobaczyć całego. To jestem ja, Paweł Grzesik. Tutaj po lewej stronie dwa loga, to są jakieś moje afiliacje. Zacznę od tego dolnego. Jestem trenerem, konsultantem, facylitatorem, coachem, pracuję we Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego, to jest taka moja pierwsza afiliacja. Wszechnica UJ to jest taka firma, którą posiada UJ i tam razem zajmujemy się jakoś między innymi tematami, tematami zmiany. Pracują tam konsultanci, trenerzy, ale też psychologowie, terapeuci coachowie. I ten temat od razu jakoś umieszczając się w temacie zmiany i tego, co się wydarzyło jakoś ostatnio, no to zajmując się tym tematem w organizacjach, łatwo zauważyć, że ten temat zmiany jest uniwersalnym tematem również jakoś na gruncie dużych wydarzeń społecznych, też przydaje się w życiu prywatnym, pewnie, dlatego jakbym miał powiedzieć o takiej osobistej mojej stronie, związanej z takim tematem zmiany, no i szczegółowo, właśnie jak, jak zarządzać zespołami w zmianie czy, czy, czy w, takiej, w takiej sytuacji. Co mnie wyróżnia we wszechnicy jakoś żebyście mogli mnie zapamiętać to jest to logo powyżej. Reaktor to jest firma, której jestem właścicielem, ale to jest też metoda i współpracujemy bardzo blisko z wszechnicą. To jest taka metoda polegająca na tym na wykorzystaniu technik teatralnych, czy też aktorów czy wręcz spektakli do, do pracy z menedżerami. Ja bardzo lubię takie aktywne formy teatralne, mam zespół aktorów, mam też takie pięcioletnie doświadczenie pracy w teatrze i to wykorzystuję również na co dzień, właśnie ciekawe, czy tu można użyć jeszcze czasu teraźniejszego, wykorzystuję w pracy z menedżerami. I to, to jakby wzmaga moją tęsknotę do tego, żeby jakoś być z ludźmi, Was zobaczyć, stąd też powód, dla którego pokazywałem przed chwilą zdjęcia z mojego, z mojego okna. Dobra, przejdźmy, przejdźmy dalej do tego, co się dzisiaj wydarzy w tej części spotkania. Cztery punkty. Najpierw spróbujemy przyjrzeć się temu, jak jest tej nowej sytuacji, ale nie będzie to żadna analiza jakaś, nie wiem, socjologiczna. Nie będzie to próba obiektywnego spojrzenia na cały obraz. Bardziej będzie mnie interesowało takie. Wasz stan, wasze doświadczenie. Zaraz zobaczycie, jak się temu doświadczeniu przyjrzymy, żeby na krótko sprawdzić, jak to wygląda u was. Drugi punkt no to jakby mogło być. Chodziłoby o takie funkcjonowanie zespołu, które byłoby nastawione bardziej na, no właśnie, na, na efektywność tej pracy. Mamy wszyscy poczucie, że Taki okres turbulencji, tego przejścia, on jest ryzykowny, prawda? Spróbujemy przyjrzeć się takiemu modelowemu funkcjonowaniu zespołu w tej sytuacji. No i do tego modelu tam się pojawi kilka poziomów. Dobierzemy jakieś narzędzia menedżerskie, o których krótko opowiem. Potem będzie czas na pytania i odpowiedzi. Okej, okay. tutaj będzie teraz bardzo skomplikowana za chwilę sytuacja taka techniczna, bo spróbuję, spróbuję Wam pokazać platformę, na której Was zapytam o to, jak jest. To... Pomysł jest taki, tutaj Jarek już wspominał o tym, że będziemy używać Mentimetera. To jest taka możliwość zdalnego zebrania y, informacji od Was. Y, widzę teraz Jarka, który kiwa głową, bardzo mnie to cieszy. Y, słuchajcie, będą dwa pytania o nastroje. I bardzo mi zależy na tym, żebyście, jakby w pierwszym pytaniu, skupili się, i, I próbowali poczuć, jak to jest być pracownikiem dzisiaj. Jak podejrzewam, większość z Was to menedżerowie i menedżerki y, zarządzacie, taki był profil y, odbiorcy tego webinaru. Y, więc y, spróbujmy na chwilę się wczuć y, w to, jak się mogą y, teraz czuć y, pracownicy. I uwaga, teraz będzie ten, y, ten skomplikowany proces, bo ja. Tutaj będę wam pokazywał, to powinno być tu. Będę wam pokazywał pytanie, i na czacie pojawi się link. Być może już się pojawił. Klikacie w ten link i chciałbym, żeby każdy z Was wrzucił tak do trzech, do, do trzech takich nazw, emocji i postaw pracowników, właśnie w obecnej sytuacji pracy zdalnej i spróbujcie tak dać sobie z pięć sekund, żeby się wczuć i prawdopodobnie również możecie sami sczytać to ze swojej sytuacji bycia pracownikiem, bo też nimi jesteście, nie? Ale pomyślcie też właśnie o tych pracownikach, którymi zarządzacie, tak? I tu się za chwilę powinna pojawić taka chmura, chmura waszych odpowiedzi. Zapraszam do tej odpowiedzi. Okej, okay. okej, okay, okej. Okay. Możecie też nazywać jakoś czasem wręcz e, e, konkret, e, k, e, bardzo konkretnie. Wie, wiecie, to jest, to jest bardzo fajne narzędzie w tym sensie, że możemy zczytać nastroje e, bardzo szybko. Nie byłbym z wszechnicy jakbym, nie chciał sprawdzić i, i zrobić małego badania. Okej, okay, mamy strach, niepewność, lęk. Jak rozumiem Marlena, wyprowadź mnie z błędu, jeżeli się mylę, wielkość liter oznacza ilość, yy, wielokrotność Zdobyć. wpisania tego, yy, tego słowa, prawda? Tak, jest tak jak mówisz, dokładnie. Zobaczcie, więc strach, niepewność, niepokój. To, to dosyć duże literki są, ale też jest dobre, jak rozumiem, dobre samopoczucie. Pojawia się luz, irytacja, wahanie, zadowolenie, zniechęcenie. Okay, stres, bezradność, skupienie, alienacja. Alienacja, akceptacja. Okej, okay, akceptacja tej sytuacji, jak rozumiem. Jeszcze, jeszcze poczekajmy chwilę. Wy macie możliwość wpisania trzech, więc pomyślcie o takiej albo o różnych pracownikach, albo szerokim, szerokiej palecie emocji i tego, co przeżywają, i też jakie mają nastawienie, bo chodzi też o postawy, prawda? Czyli nie tylko o emocje, ale też to, jak się nastawiają do tej, do tej sytuacji. Wahanie, nerwowość, demotywacja, bezradność, ekscytacja. Okej, okay. brak organizacji czasu. Yy, super, to też jakby takie okoliczności są wpisane, tak? Jest entuzjazm, yy, 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 yy. jest panika, proszę, niedoinformowanie. Yy. Ekscytacja w związku z tym, że nowe środowisko. Dobra, mam wrażenie, że chmura się wysyciła. To w takim razie ja to powinienem chyba zrobić tak, że teraz kliknąć, żeby się pojawiło następne pytanie, prawda? Tak, dokładnie tak. Jest. Słuchajcie, następne pytanie, Marlena, powiedz mi, czy tu też będzie link, czy e, nie? Nie, to jest, to jest ta sama prezentacja. Teraz powinni wszyscy, którzy odpowiedzieli na poprzednie pytanie, zobaczyć to nowe. Okej, okay. widzicie nowe i znowu, teraz, no właśnie, ciekawy jestem, czy pojawi się i jaka pojawi się różnica w tym, co u was, prawda? I tu myślimy o tym, że no, pełnicie określoną rolę w organizacjach, prawda? Zobaczmy, ja jestem strasznie ciekawy, to nie jest żadne badanie, które ma coś udowodnić. Jest raczej ciekawość, i wiecie, taka próba spotkania się myślami nawzajem ze sobą. Nie. Determinacja. Okej. Okay. Okej. Okay. Widać w tym w tej determinacji też z jednej strony tak podejrzewam. Taką motywację do, do działania, a z drugiej strony napięcie, prawda? Niepewność, brak doświadczenia, okej. Okay. Skupienie. Hmm. Planowanie, organizacja. Jest poczucie, że jest to wyzwanie, stres. Mhm. Zaangażowanie, wzrost zaangażowania, żeby to ogarnąć. Strach przed chaosem. Chaos. <laughs> Skupienie na zadaniach, zakłopotanie, zorganizowanie. Masz, Lenacz, ja, ja Cię zapytam, czy my te chmury jakoś potem możemy sobie zachować? Jak najbardziej. Wspaniale. Mm -hmm. Aktywność, zakłopotanie, utrata kontroli, niepełna kontrola, mm -hmm. napięcie, chęć zmiany, chaos organizacyjny, to bolące opuszki. <grym> Proszę, niektórych bolą opuszki, być może niektórych bolą uszy, prawda, w zależności od kanału komunikacyjnego. Spokój o dziecko. Mhm, mhm, mhm. I teraz yy, 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 widać, uruchamiacie też yy, tą przestrzeń prywatną w tym, prawda? Yy, ok, wygląda na to, że chmura się wysyciła. Zobaczmy jeszcze raz. Determinacja, niepewność, planowanie, stres, wyzwanie, strata kontroli, tęsknota. Tęsknota za ludźmi. To jest to, co ja w ogóle przeżywam non-stop. Dobrze, słuchajcie. No to mamy, mamy jakiś pogląd. Jakoś żeśmy się spotkali myślami. Ja wrócę w takim razie do tej prezentacji. Ciekawy. Co tu się pojawi? Teraz chciałbym to trochę zderzyć, te wszystkie emocje, postawy, jakieś myśli, chciałbym zderzyć z pewnym modelem, prawda? Modelem, który z jednej strony jest połączeniem, króciutko teoretyczne wprowadzenie, z jednej strony jest to połączenie takiej wiedzy związanej ze zmianą. To znaczy, co się dzieje w ludziach, kiedy, kiedy dochodzi do zmian. Z drugiej strony jest też połączenie, jest to ten aspekt nagłej zmiany, tak? że ona była nieprzewidywalna, że nikt nie miał nad nią kontroli. Przy wielkich zmianach organizacyjnych zazwyczaj jest takie poczucie, że a zarząd wymyślił, prawda? Jest takie poczucie, że ktoś ma nad tym kontrolę. To często są też fantazje, prawda? To znaczy, ludzie fantazjują, kto ma kontrolę nad tą zmianą. Oczywiście. Tutaj też się pojawiają fantazje, prawda? na pewno tak słyszeliście w takim społecznym odbiorze, że a to ktoś, ktoś to wymyślił, ktoś chciał depopulizacji ludzi, a to laboratoria i tak dalej i tak dalej. Ja bym się skłaniał do tego, że jednak nikt nie ma nad tym kontroli, więc jest to połączenie m, d, d, takich modeli zwi z, związanych ze zmianą, ale też z nagłością wydarzenia, tak? czyli ryzyka związane z sytuacją członków zespołu rozproszonego. Rozproszonego, czyli takiego, który pracuje zdalnie w różnych miejscach. Czasem też to oznacza w różnym czasie. Powstałego w wyniku nagłej zmiany. No nie? I jadąc od góry, po pierwsze to się pojawiło. Ludzie mają często poczucie izolacji, odosobnienia. Jest poczucie osamotnienia, szczególnie kiedy trwa to dłużej. Prawda? Nagle odpada cały ten taki relacyjny fragment pracy, kiedy się spotykamy, gadamy y, o różnych niekoniecznie pracowych rzeczach, kiedy się znamy, wymieniamy. Myślę, że wszyscy to rozumiecie, nie muszę tego tłumaczyć jakoś specjalnie. Prawda? Dalej, jest y, y, taką konsekwencją też tego, może być osłabione zaufanie członków zespołu do siebie nawzajem. Nie? Jeżeli te relacje jakoś się nie podtrzymują, nie, znaje, nie znajdujemy dobrych zastępników, prawda? to zaufanie spada. Tutaj bardzo ciekawą sytuacją jest jeszcze to, że wszyscy mamy poczucie, że jakoś dotykamy kryzysu, takiego też gospodarczego. No jest, takie, jest taka niepewność związana z tym, co z, co z pracą, co z moim miejscem pracy. Co z naszą branżą, co z naszą firmą? Lęk zawsze jest taką pożywką do spadku zaufania. Zdarza się też tak, że, że, że jest pożywką do wpadania sobie w ramiona to znaczy, ludzie się czasem zawieszają na swoim prato, pracodawcy i oczekują, że będzie być może jakimś zbawicielem w tej sytuacji, prawda? Ale to osłabione zaufanie członków zespołu. Po pierwsze do siebie nawzajem, ale po drugie też w ogóle jakby do firmy, no to, to, to jest specyficzne dla tej sytuacji. No i w związku z tym perspektywa się zawęża. To znaczy ja zaczynam myśleć o tym, co jest moją robotą, na tym się chcę skupić, tym bardziej, że w ogóle to skupienie jest trochę utrudnione. Prawda? Fragmentaryczna perspektywa. Kolejne ryzyko to taki chaos organizacyjny. Też pisaliście o tym w tej chmurze myśli, prawda? Brak informacji i adekwatnych narzędzi, słaba komunikacja. W ogóle komunikacja, oczywiście wszyscy zdajemy sobie sprawę, że jest tutaj rzeczą absolutnie kluczową, stąd ten pomysł, żeby była na czerwoną, prawda? Ona, ona jest obecna również w tym ryzyku związanym z izolacją, a w zasadzie brak takiej komunikacji. Też ona, brak komunikacji sponsoruje to osłabione zaufanie. Prawda? No i w ostateczności, bo w jakimś sensie można popatrzeć na to trochę jak na proces chronologiczny, prawda? w ostateczności spadek efektywności i słabe wyniki. To jest być może też takie zmartwienie, które, które teraz mamy. Prawda? Jarek na początku wspominał, że, yy, że pojawiają się takie yy, yy, głosy, że oto wzrasta efektywność, tak yy, myślę, że może zadziałać tutaj efekt mobilizacji początkowej. Prawda? Ciekawe, co się stanie, jak to potrwa dłużej. Podejrzewam, że ten wzrost yy, efektywności yy, możliwy był również dlatego, że yy, to jest moja spekulacja. Ja nie chcę tutaj nikogo u, 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 urazić, ale możliwy był dlatego, że bardzo nieefektywne były w ogóle jakby kultura organizacyjna danego przedsiębiorstwa. To znaczy dużo czasu się marnowało jakoś i przelewało w tej sytuacji. Tu użyję takiego brzydkiego słowa, które często jest znane z korporacji, prawda? W tej sytuacji liczenia dupogodzin. Przepraszam za to słowo, ale uznajmy, że to był cytat. To znaczy, że chodzi o to, że trzeba wysiedzieć tam swoje i to jest zaliczone, prawda? czyli rzeczywiście mocno nieefektywne. Mocno nieefektywne organizacje mogą teraz jakoś wzrost notować. I oczywiście takie organizacje wzrost efektywności mogą notować, które mają doświadczenie już w takich sytuacjach i potrafiły tym jakoś dobrze zarządzić. Ja bym, ja bym tak spekulował. I ciekawą sytuację mają studenci. Moja żona jest nauczycielem akademickim. No i y, 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 mówi także, no, wcześniej student przychodząc na. Y, nie wiem, na konwersatorium, mógł być przygotowany lub nie. I tak miał zaliczone to, że był. Jak akurat został zapytany, no to mogło się ujawnić, że był nieprzygotowany i wtedy musiał to zaliczyć. Prawda? Teraz warunkiem zaliczenia w ogóle konwersatorium, że ona prowadzi też e-learningi, w tej chwili, no to warunkiem zaliczenia jest, że każdy musi odpowiedzieć na jakieś pytanie związane, nie wiem, z omawianym tematem, prawda? Czyli yy, studenci nagle mają dużo więcej pracy. Bo wcześniej yy, ktoś liczył, że na farta przyjdzie i akurat nie zostanie jakoś wyłowiony jego brak wiedzy. Teraz już każdy musi odpowiadać, żeby to był warunek obecności na zajęciach, prawda? Czyli yy, tu widać, tu jest możliwy wzrost efektywności, prawda? Dobra. Jedziemy dalej. Ja w tej chwili nie widzę waszych, nie widzę czatów w związku z tym, że udostępniam cały pulpit, więc Marlena, proszę cię, gdyby się pojawiały jakieś komentarze, to notuj je, ja spróbuję jakoś nimi się zająć na końcu. Tak, umówmy jak się, umówmy jest, się na jest, taką formę. Jest, jest jeden komentarz, który mnie też tutaj, bo widzę, że się męczyłeś. To okienko, gdzie masz podgląd mnie gadającego teraz. W tak. prawym w górnym rogu ma taką kreseczkę. Możesz go zminimalizować, wtedy nie będziesz się męczył, żeby uciekać ze slajdu, tak tu. Mhm. Yy, aha, aha. Z drugiej strony fantastycznie jest cię widzieć. <grytanie> <grytanie> Dobrze. Yy, jedźmy dalej. Yy, no to właśnie to by teraz trzeba było sobie pomyśleć o tym, yy, to jak by mogło być. Prawda? Pomyślmy o tym, jeżeli mamy takie cztery. OBjawy główne, cztery ryzyka związane z tą sytuacją, to pomyślmy, jakby się dało tym zarządzić. Słuchajcie, wykonałem super kreatywną pracę, zaraz zobaczycie dlaczego. Nie dlatego, że pojawiają się te kółka, ale to już mówię. No, sytuacja jest prosta. Tak, jeżeli izolację i odosobnienie, poczucie osamotnienia, to na, w co należy zainwestować? No zależy, należy zainwestować w działanie wspólne. Należy zainwestować w relacje, należy zainwestować w to, żeby działać razem. To jest model, do którego potem do każdego z tych części dobierzemy jakieś narzędzia, które będą pewnie bardziej konkretne. Prawda? Osłabione zaufanie, no to najpierw musimy mieć poczucie, że się komunikujemy, że relacje są zachowane w tych nowych warunkach, prawda? że one są intensywne, że działamy wspólnie. To powoduje, że pojawia się zaufanie, po zaufaniu pojawia się zaangażowanie. Nie? To są te takie elementy miękkie, bardzo. Prawda? Jeżeli do tego nabędziemy kompetencje organizowania pracy w nowy sposób, jeżeli też nasi pracownicy takie kompetencje wzmocnią u siebie, co wcale nie jest rzeczą oczywistą i prostą, no to jakoś ubiegnie to uda się zapanować nad chaosem organizacyjnym i być może ta praca będzie bardziej sprawna. No, no i ostatnie zmartwienie. No to chodziłoby o to, żeby w tym wszystkim ostatecznie znowu zacząć skupiać się na rezultatach, na wynikach, na efektywności. Jak widzicie, te koła są zależne od siebie i znowu one pokazują pewien chronologiczny model, to znaczy najpierw ta troska o relacje. Potem jakby budowanie zaufania i zaangażowania. Potem jakby jeszcze wzmacniamy ciągle i udoskonalamy tą organizację pracy i możemy się spodziewać rezultatów, być może nawet lepszych niż wcześniej. No, oczywiście, możecie zaraz powiedzieć, no fajnie, fajnie, tylko wszystko się wydarzyło nagle i jak to robić, prawda? Tym, jak to robić, zajmiemy się za chwilę. Teraz ta część kreatywna, którą obiecałem. Słuchajcie, dlaczego napisałem to tak, mogłem tutaj w pierwszym kółku napisać na przykład relacje, prawda? ale zacząłem od wspólnie, prawda? dlatego, że ułożyłem Wam akronim, który łatwo będzie zapamiętać. Chodziło o to, żeby to był model wzorowego zespołu i to ten WZOR. W, bo wspólnie Zbo zaufanie i zaangażowanie O bo organizacja pracy R bo rezultaty. No po to, żeby to było jakoś jakoś. Po prostu. Jestem strasznie dumny z siebie. Jedźmy dalej. No dobrze. Przechodzimy do, do narzędzi, i od razu tutaj sobie też napisałem, jak widzicie, takim małym wyrazem zastrzeżenia do tych narzędzi, bo po pierwsze, te narzędzia, które zaprezentuję, one nie będą pasować do każdej sytuacji, nie do każdej kultury organizacyjnej, nie do każdej branży, być może do rodzaju zadań nie do każdego rodzaju zadań, więc one mają ograniczony stopień uniwersalności, ale jakoś postarałem się wybrać takie, które wydawały mi się możliwie, możliwie bardzo, możliwie pasujące jakby do tej sytuacji to co jest też istotne że oczywiście krótkość tego wystąpienia sprawi że to nie będą jakoś super szczegółowe narzędzie ale zależy mi na tym żeby były jakoś konkretne i szczegółowe będzie można być może o to dopytać też w pytaniach no i te narzędzia do, zostały dobrane do tych poziomów ale oczywiście jak to z narzędziami bywa pasują też równocześnie do wielu poziomów naraz Dobra, przyjrzyjmy się narzędziom związanym z przeciwdziałaniu izolacji, zbudowaniu relacji tego działania wspólnego. Literka W. Zaczynamy od literki W, i tu mam takie jakby trzy grupy narzędzi. Po pierwsze, słuchajcie, wszyscy teraz wpuszczają na platformy społecznościowe, na LinkedIn, na Facebooka te zdjęcia ekranu, gdzie widać wszystkich pracowników pracujących zdalnie. I super, warto też pomyśleć o tym, że w całej tej naszej pracy jest ten fragment związany z relacjami. Jest ten fragment związany z tym, że potrzebujemy razem się pośmiać, coś wiedzieć o sobie, ujawnić fragment prywatności, zatroszczyć się o, o siebie, spotkać się człowiek z człowiekiem, nie tylko pracownik z pracownikiem. Zdalne piwo to jest coś, co my we Wszechnicy żeśmy zrobili ostatnio. I tak to wygląda. To znaczy rzeczywiście to zdjęcie jest podobne wiecie do tych wszystkich yy, związanych z pracą. Oczywiście pracujemy w ten sposób, ale też postanowiliśmy się umówić na zdalne piwo i yy, yy, to było w czwartek. Yy, zrobiłem print screen, pomyślałem, a nuż się przyda. To jestem ja. Widzicie, wtedy jeszcze byłem, bo to była zima. Wtedy byłem jeszcze zarośnięty i, i, i w dresie, ale z piwem. A teraz tutaj można się pośmiać: to jest prezes. Nie wiem, czy widać mój kursor. To jest nasz prezes. Widać kursor? Widać kursor, tak. Okej. Okay. Dobrze. Dobrze. Zdalne piwo. Trochę się śmieję, prawda, z tego, ale. Naprawdę jest taka definicja menedżera, którą bardzo lubię, że menedżer to jest osoba, która sprawia, że ludzie pracują razem. Tak? Mimo wszystkich tych stalnych narzędzi praca to jest również doświadczenie wspólnej roboty. No? Że się wspólnie podnosi ten wiecie, ten pień drzewa i w trzech się go przenosi, nucąc piosenkę. Prawda? W pracy naprawdę też o to chodzi i o tym fragmencie nie można zapomnieć. Prawda? Teraz przejdziemy do drugiego narzędzia. Momenty nieformalne podczas pracy. No właśnie, pamiętajmy o tym, że pracując w ciągu dnia i jakby próbować się zatroszczyć o ten element nieformalny, o te żarty, niektórzy mówią heheszki, no na przykład yy, w taki sposób, żeby zatroszczyć się o takie rytuały społeczne podczas dnia. Na przykład y, niektóre firmy robią tak, że wysyłają sobie rano, wszyscy robią sobie selfie i wrzucają w kanale, na przykład na Slacku i jeden, jeżeli znacie to narzędzie, to tam, każdy kanał może służyć do innego tematu. No i jeden kanał służy tylko na dowcipy żarty i taką relacyjną stronę. I wtedy jest taki rytuał, że każdy sobie robi selfie rano i wrzuca, żeby pokazać, jak dziś wygląda. To jest takie, zobaczmy się. Albo to, co zrobiłem ja, to znaczy pokazałem wam dzisiejszy widok z mojego okna. Prawda? Ludzie fotografują pieski, fotografują nowe fryzury, fotografują porządek na biurku, cokolwiek, no ale na przykład takie rytualne rozpoczęcie od tego, że robimy sobie selfie i wrzucamy. Nie? I na tym kanale każdy może zobaczyć. Można, wiecie, tam wrzucać również jakieś, w, w ciągu całego dnia można coś tam dorzucać. Wszystko to, co jest niezwiązane bezpośrednio z pracą, to, co jest prywatne, to, co jest jakimś memem zobaczonym. To, co jest dowcipem, i tak dalej. I ten kanał, jeżeli on będzie na przykład w slacku osobnym kanałem, niekoniecznie musi jakoś rozpraszać czy utrudniać, a zaspokaja te potrzebę prywatności. Sprawdzam jak z czasem. Inną taką rzeczą, o którą warto zadbać, to oczywiście mamy teraz pewnie też te konferencje wideo i spotkania prawda, z pracownikami. Warto włączyć się, na przykład jeżeli spotkanie ma być o 10, to ustalić taką zasadę, że o 9.50 jest już włączone narzędzie wideokonferencyjne i że te 10 minut ludzie poświęcą właśnie na gadanie o bzdurach. I, i, I warto po prostu to, to zrobić, żeby, no żeby ludzie po prostu nie zwariowali i też nie mieli poczucia, że praca musi się kojarzyć tylko właśnie no, no, właśnie z pracą. Tak. Tak. Telefon do każdego co drugi dzień to jakby kolejne, kolejne narzędzie. Tutaj y <dysk> No, no, właśnie, mam takie poczucie, że szczególnie firmy, które zaczęły teraz pracować zdalnie, że ci pracownicy naprawdę mogą czuć też chaos, zagubienie. Wy jednocześnie czujecie, że nie kontrolujecie tego, co się dzieje. Taki telefon raz na dwa dni, do każdego, który jest telefonem po części prywatnym. Oczywiście, zawsze tam ten wątek pracowy może być uruchomiony, ale chodzi o to, żeby zacząć prywatnie, to znaczy, żeby zapytać: to jak tam u ciebie, jak ci się pracuje zdalnie? Jeżeli boimy się zadawania takich pytań, wiecie, bardzo kojarzących się z miękkim misiem i z uczuciami, czy z emocjami, no to właśnie jak ci się pracuje zdalnie w domu, prawda? Pracownik i tak opowie o tym, że dziecko. Mu nasikało na komputer albo coś tam, prawda? Więc i tak uruchomi ten aspekt prywatny. No, ale będzie szansa na to, żeby wyraził ktoś trochę tego, co jest w środku, prawda. My, jako menedżerowie, też nie musimy się bać ujawniania trochę części tego, co się w nas dzieje. Ważne, żebyśmy w tym byli, żebyśmy potrafili zachować spokój, żebyśmy nie wyrażali, bo, bo nasz spokój to jest uspokojenie pracowników, prawda? Ale to nie oznacza, że musimy być. Są takie koncepcje, że teraz musisz być menedżerem, który całą frustrację wywala gdzieś na zewnątrz, a przed pracownikami pokazuje tylko to, że kontroluje sytuację. Oczywiście, że tak, że generalnie chodzi o to, żeby pokazać, że jest się spokojnym, ale też chodzi o to, żeby pokazać, że jest się autentycznym i jakoś ma się tę stronę prywatną. Tak? Bardzo, bardzo polecam właśnie takie, takie telefony. I to może być też coś, co nada pracownikom rytm. Ja wiem, że następnego dnia albo za dwa dni będę, będę miał telefon. To pozostawanie w kontakcie może bardzo służyć. Aha, tutaj pokazywałem, pokazywałem te momenty nieformalne podczas pracy, dlaczego zrobiłem zdjęcie. Prawda? Mam wrażenie, że, że uciekł mi jeszcze że uciekł mi jeszcze. Aha, tak sobie jeszcze wracając na chwilę do tych momentów nieformalnych, że można też próbować zorganizować na przykład przerwy kawowe razem. Nie? Że ustalić, że tam od 13 do 14 kto chce, może się włączyć na przerwę kawową, prawda? To byłby taki, taki moment, w którym, w którym się razem spotykamy nieformalnie. Jedźmy dalej. Budowanie zaufania. Pierwsze, menedżerzy, dbaj o siebie. Trochę, trochę o tym zacząłem mówić. Zaufanie do Was, jako do osób, które mają kontrolę, polega też na tym, że w nie jesteście jakoś dramatycznie przeciążeni. Może być taka tendencja i to się pojawiło w tej chmurze myśli. Że jest duża mobilizacja. Że jest determinacja psychiczna i też o relacje, że napinacie się bardzo, że ciągle ogarniacie pracę i ona się przedłuża, prawda? że nie ma odpoczynku. W tej sytuacji, w której jesteśmy, ten odpoczynek jest bardzo istotny. Czytałem takie psychologiczne porady związane z tym, jak funkcjonować. Prawda? No i taką pierwszą poradą jest, żeby się nie przeciążać jednak. To znaczy, takie poczucie, że jesteśmy w domu, to znaczy, że tak naprawdę no, jest domowo. Czasem sprawia, że zapominamy o tym, że potrzebujemy mieć odseparowany, wyjęty czas, wyjęty czas na, na pracę. Trzeci kanał transparentność. Teraz ja rekomenduję stworzenie trzech kanałów komunikacji. Po pierwsze, ten jeden na prywatne rzeczy. Drugi na pracę, czyli tam gadamy o tym, co jest do zrobienia. Jakie są postępy? I trzeci, pokazujący taką sytuację firmy. Na przykład, jeżeli macie duże firmy, można poprosić kogoś, żeby na przykład monitorował bieżącą sytuację zachorowań. I takie informacje mogą się na tym trzecim kanale pojawiać, ale mogą się pojawiać też informacje branżowe, to znaczy, co się dzieje w branży, albo może się pojawiać takie po prostu informowanie ludzi o tym, co się dzieje w firmie, które kontrakty nam spadły, a które nie jakie podejmiemy decyzje, o czym mówi zarząd, prawda? to da ludziom poczucie, że są w firmie, że są z firmą i to informowanie jakkolwiek czasem niektórym menedżerom, dla niektórych menedżerów oznacza mniejszą kontrolę nad ludźmi, to ja bym nie szedł w tę stronę, to chodzi o to, żeby informować nie? i żeby ludzie mieli poczucie związku z firmą. Że razem jakoś myślimy o tym, co się w branży dzieje, jakie są nowe możliwości, jakie prawo weszło, ale też się dzieje, co się dzieje z sytuacją epidemiologiczną. To byłby ten trzeci kanał, prawda? Czyli relacje, praca, robota do zrobienia i co w firmie, co na świecie w naszym, w naszym temacie, co w naszej branży. Autonomia i odpowiedzialność z, zamiast mikrozarządzania. Strasznie e, strasznie ważne. E, teraz już nie ma szansy na to, że będziemy każdego naszego pracownika e, kontrolować i mówić mu, co ma zrobić. Poszerzajmy autonomię i dostarczajmy mu szerszego obrazu, a on się zaangażuje. Wytłumaczmy mu, dlaczego coś jest ważne. Powiedzmy zajm, e, e, poprośmy go, żeby zajął się czymś i zapytajmy go. Jak zamierza to zrobić, albo jakie ma pomysły. Próbujmy tam, gdzie to możliwe, jakoś wciągać pracowników na wyższy poziom odpowiedzialności, żeby myśleli trochę o piętro wyżej, bo mikrozarządzanie już nie jest możliwe. Ustalanie zasad. To jest ważne. Zasady sprawiają, że ludzie mogą się poczuć bezpiecznie. Ja tu wspomnę szybciutko o takich trzech, o takich trzech głównych rzeczach, o których być może warto pamiętać. O tym mówił już Paweł Paweł Punda, zasada, o czym nie zapomnieć. Pierwsza, pierwsza rzecz to wyposażenie. A tu powiem tylko o takim psychologicznym aspekcie, że ludzie. Być może niektórzy ludzie czują się nie ze sprzętem. Dzieci boją się też o to, no właśnie, na ile odpowiadają za dane i za bezpieczeństwo tych danych. Więc musicie wy o to zadbać. I um, określić, jaka jest odpowiedzialność pracownika za sprzęt i za dane, prawda? Paweł tu bardzo myślę, ko konkretnie o tym opowiedział, co, co można zrobić, prawda? Ale ten, nawet jeżeli ewakuacja z pracy odbywała się panicznie i każdy łapał, co mógł, ktoś złapał dwie myszki, a ktoś dwa laptopy, no to jakby trzeba to uporządkować, prawda? ludzie, żeby wiedzieli, Jasno, za co odpowiadają jakie są konsekwencje tego, prawda? żeby poczuli, że te zasady jakoś ich określają. Typowy dzień pracy. Wiadomo, że nie możemy teraz za bardzo pewnie wymagać od ludzi takiej to, to że będą o określonym czasie dostarczać określonych rzeczy. Chyba, że, że się na to umówimy, prawda? ale generalnie preferujemy tutaj taką elastyczność czasową. Ważne jest zadanie i do kiedy ma być zrobione, ale nie kiedy ktoś nad nim pracuje. Prawda? Musimy sobie zdać z tego sprawę. Myślę, że już sobie zdajemy z tego sprawę. Prawda? Kiedy praca cicha, kiedy momenty zespołowe? O co by tutaj chodziło? No, tu chodzi o to, żeby jeżeli umawiamy się, że będą jakieś spotkania wideo, to żeby określić na przykład godzinę mniej więcej stałą, o której mamy prawo się wdzwaniać i mamy prawo przerwać ludziom pracę cichą. Pracę cichą, być może związaną z takimi koncepcyjnymi rzeczami, jak ktoś coś wymyśla, prawda, nie lubi rozproszeń, no ale to wtedy się umawiamy, że na przykład rano widzimy, każdy się wita ze sobą na kanale czatowym i widzimy na przykład zdjęcia za okna, prawda, potem wspólny moment to jest to spotkanie wideo i być może, a wcześniej być może przerwa kawowa, prawda, tak, żeby ludzie mieli jakieś ramy, Wiemy, jak trudne jest o ramy w domu, i te zasady sprawią, że ludzie będą wiedzieli, że tu się muszę włączyć, tu muszę być dostępny, o to muszę zadbać. To polecam. Oczywiście dla każdej firmy to pewnie inaczej by wyglądało. Komunikacja. Jakie narzędzia do czego? Musimy sobie zdać sprawę, czym różni się teraz mail od telefonu, od spotkania w grupie czatowej, od SharePoint'a, tak? czyli miejsca, gdzie są gromadzone materiały. Że że mail być może, w zależności od kultury organizacyjnej, ale być może jest nazbyt formalny, prawda? że warto by w slaka zainwestować. Że telefon, y, y, telefon może przeszkadzać komuś w pracy teraz, więc jako menedżer, jeżeli jestem umówiony z pracownikami, że zawsze y, ma odbierać mój telefon, no to na przykład muszę pomyśleć o tym, y, kiedy dzwonić, prawda? I telefon jest do spraw szybkich. Czyli z jednej strony, czy to naprawdę teraz wymaga interwencji szybkiej, więc czy powinienem teraz użyć tego telefonu? żeby jakoś razem obserwować postępy pracy zespołu. Jeżeli siedzieliśmy wcześniej w biurze, no to wystarczy, że krzyknąłem do Krzyśka, żeby go zapytać, co tam z raportem określonym, prawda? Teraz już to nie wystarczy, musimy widzieć, co jest robione, jakie są postępy pracy i tu są różne narzędzia. Na pewno znacie albo nie znacie Trello, Asana czy też Slack, Pokazują, gdzie w tym momencie kto, kto jest. Zasady spotkań, zasady spotkań wideo, to jest teraz bardzo ważna rzecz. To znaczy, jeżeli już robimy te spotkania wideo, one mogą być na początku trudne, dlatego musimy się tam umówić na, na jakieś zasady, prawda? Aha, tu jeszcze była częstotliwość odpowiedzi na maile. No właśnie, umawiamy się, jak szybko reagujesz na maila, prawda? Ale wrócę do tych zasad spotkań wideo. Więc strasznie ważne jest to, że na początku ja muszę jako menedżer, jako prowadzący ustalić sobie cele tego spotkania. Ustalić, kto na pewno jest potrzebny, żeby nie zabierać niepotrzebnie ludziom czasu. Prawda? No i przygotować agendę, żeby ludzie klarownie widzieli, co się kiedy wydarza. I ważne, żeby się starać, trzymać jakoś ram czasowych. Prawda? No i teraz jak. Już jak już włączam się w to spotkanie, to strasznie ważne jest to, że ja muszę je bardzo mocno moderować. Tu się mówi o takiej nadmiarowej komunikacji. Na czym ona polega? Po pierwsze, na tym, że czasem udzielam głosu, że mówię co się wydarzy teraz, co się wydarzy za chwilę, że jeżeli są jakieś ustalenia, to dopytuję, czy zostało to dobrze zrozumiane, dopytuję o potwierdzenie. Ale warto też wydzielić rolę sekretarza kogoś innego, kto robi notatki, prawda? Jakoś podzielić się, podzielić się, tą pracą, żeby ktoś robił notatki, ktoś notował. I jeżeli macie poczucie, że za często zabieracie głos, to to ważne, żeby ten głos zabierać w takim trybie facylitacyjnym, to znaczy moderacyjnym, że ja moderuję, nie tylko wypowiadam się, ale moderuję i tej moderacji trzeba ma być trochę więcej niż nam się wydaje, że, że być powinno. Bo to usprawni te, te spotkania wideo. Ile mamy czasu? Tak, dobra, A propos właśnie moderacji, to ja tutaj, tutaj pozwolę sobie wejść w słowo. Mhm. Powoli będziemy przechodzić do sesji pytań. Dobra. Czas dobra. nam już się powoli kończy. A to mamy jedno... co, w dwie minuty jakoś y, m, mogę dopiąć? Tak, jasne. Jasne. No to y, organizacja pracy. Y, to taka myśl, że jak działa sprzęt, to działa firma. Bardzo często ludzie o tym y, tak to postrzegają. Więc warto zadbać o to, żeby sprzęt działał, żeby to było jakoś sprawne. Ramy, rytuały, nawyki, zasady ustalone z rodziną. To jest ważne, że często ta droga do pracy to był jakiś rytuał, w, w, być może czytaliśmy w tramwaju jakąś powieść i to nas przygotowywało mentalnie. Teraz tego nie ma, więc trzeba sobie to zorganizować, ale też być może należy w takich rozmowach mentoringowych, jeden na jeden, telefonicznych, pytać o to pracowników i y, jakoś sugerować, albo zrobić mini szkolenia dla zespołu. Prawda? Jakie rytuały wypracować, żeby one pozwalały y, płynnie y, wchodzić? Też warto im zasugerować, że trzeba się z rodziną mówić na jakieś zasady. Y, I to po pierwsze dla, dla, dla siebie, no ale właśnie, żeby wdrażać te umiejętności pracy y, i organizacji, organizacji pracy. Można poświęcić jakieś mini szkolenie też na to. I dalej, wysoka efektywność. I to jest strasznie ważne, żeby podczas tych rozmów, spotkań wideo, jest czasem taka tendencja do tego, że, że tak jak w biurze, żeśmy siedzieli i powiedzieliśmy, to ktoś kiwnął głową i już wiedzieliśmy, że wziął dane zadanie. Tak, tutaj to musi być wyraźne, że musimy wyraźnie delegować do osoby, żeby było wiadomo, że osoba wie o tym. Potem, podczas tego delegowania, trzeba zadbać o to, żeby ten ktoś zobaczył szerszy obraz, bo to go zaangażuje, żeby sprawdzać, czy to rozumie. Oczywiście, zawsze w nowych sytuacjach delegowania, żeby pytać o, o zgodę, bo tutaj te kanały komunikacyjne są utrudnione, ucieka nam cały obszar mowy ciała i tak dalej. No i angażować ludzi pytając o sposób tego, co zrobi, albo do kiedy to zrobi. Nawet jeżeli my mamy pomysł, że to ma być zrobione na jutro, najpierw. Warto zapytać, do kiedy to zrobisz, bo wtedy to go zaangażuje w myślenie o tym, ile czasu na to potrzebuje jakoś ocenić, prawda? Co byłoby pierwszym krokiem? Jakie widzisz kluczowe etapy? No i docenianie, docenianie ludzi za to, że w tych trudnych warunkach umieją pracować, ale też taka umiejętność dostrzegania tego, co robią dobrze.